Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Mam nadzieję, że dzisiaj z transmisją będzie wszystko w porządku. Ja od razu zerkam do laptopa, żeby dać na Facebooka informację o transmisji. Już nie wiem, czy to tak od razu się uda. Wczoraj był z tym mały problem. Więc na początek taki krótki komentarz. Ja mam wielką prośbę. Jak już się odnosicie do czegoś, co ja mówiłem, to bardzo bym prosił o takie odnoszenie się jednak dokładne i nie przypisywanie mi czegoś, czego ja nie powiedziałem, bo ja na przykład nigdzie nie powiedziałem, że Tomasz Raczek chciałby filmu antypolskiego. Natomiast powiedziałem, zaraz tutaj podamy dzień drugi, natomiast powiedziałem, że po jego recenzji sądzę, że czegoś takiego by chciał, a to są dwie różne rzeczy. Ja po prostu po różnych jego recenzjach mam prawo tak podejrzewać, że jemu akurat dziwnym trafem takie filmy się nie podobają. Z czegoś to wynika. Druga sprawa jest taka, że ja nie wiem, nigdzie się nie deklarowałem światopoglądowo, więc też przypisywanie mi tu jakichś poglądów bardzo konserwatywnych. Nie rozumiem. Konserwatyści przypisują mi lewicowe, więc no moglibyście się zdecydować. Dobra, dzień drugi. Dzisiaj będą trzy filmy. Dzisiaj będą trzy filmy. To będzie Siubuk, Chleb i Sól i Broad Peak. Dzień drugi z Gdyni i już dajemy na Facebooka. Muszę powiedzieć jedno, że filmy na tym festiwalu są wyjątkowo dobre. Jeszcze nic bardzo złego się nie trafiło. Jutro jest film Żuławskiego, więc, znaczy przynajmniej ja mam w swojej rozpisce, więc liczę na to, że wreszcie coś bardzo złego się trafi. Dobra, Facebook już jest chyba wrzucony. Jeszcze zobaczmy, czy to się na pewno dobrze tutaj wszystko wrzuciło i możemy przechodzić do relacji. Późna pora, więc krótko może. Nie, pewnie nie będzie krótko. Pierwszy film rano jeszcze obejrzany to był Siubuk w reżyserii Jacka Lusińskiego. I powiem szczerze, że jak na razie, zupełnie subiektywnie oczywiście, oceniam ten film najwyżej z tego wszystkiego, co obejrzałem w Gdyni. Swoją drogą dajcie znać, jak tam się ktoś pojawi, czy tutaj z dźwiękiem jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że tak. Oceniam ten film bardzo pozytywnie, bardzo wysoko i to jest dla mnie dziewiątka, mimo tego, że w przeciwieństwie do tego, o czym będę mówił za chwilę, Siubuk jest takim filmem chyba bez aspiracji do bycia filmem artystycznym. Kino stylu zerowego, nie znacie to pojęcie. Ale sama historia, sposób, w jaki została opowiedziana i traktowanie też tematów ideologicznych, bo nie ma ucieczki od ideologii w kinie. Powtórzę, to zapisałem w komentarzu. To jest niemożliwe w ogóle w kulturze. Nie ma ucieczki od ideologii. Ważne jest to, jak się ją pokazuje. I to, w jaki sposób ona tutaj została pokazana, uważam, że wychodzi temu filmowi bardzo, ale to bardzo na plus. Moim zdaniem ten film można odbierać, chociaż nie wiem, czy taki był zamiar twórcy, jako film pro-life. No samo zresztą rozpoczęcie, tak, to zaczyna temat aborcji niedoszłej. Później zresztą mamy taki dialog bardzo dobry, zresztą dwóch sióstr, z których jedna w ciąży pyta drugą, że no, czy ty nie uważasz, że kobieta powinna mieć wybór? Ona mówi, tak, jak najbardziej tak uważam. No to dlaczego próbujesz mnie zmusić do tego, żebym urodziła? No po to, żebyś podjęła prawidłowy wybór, odpowiada jej siostra. Później oczywiście okazuje się, no jak pewnie wiecie z fabuły, ale żeby za bardzo już nie spoilerować, że to macierzyństwo będzie bardzo, bardzo trudne dla głównej bohaterki. Będą co chwila na nią spadały nieszczęścia, a będzie się też musiała mierzyć z systemem. Ale mimo wszystko to nie jest taka historia z typowego polskiego dramatu obyczajowego, po którym idzieś tylko podcięć sobie żyły.
To jest historia opowiedziana w sposób, ona jest oczywiście bardzo smutna i taka no, tragiczna. No, może nie patrząc na zakończenie, ale jakby na całą tę historię, na to, co tam się właściwie dzieje, to jest dużo równych jakby tragicznych rzeczy, ale sposób, w jaki ona została opowiedziana, jednak jest taki krzepiący. No, mimo wszystko tak, mimo wszystko krzepiący. Nie chodzi mi nawet o główny wątek, ale zwróćcie uwagę na niektóre postacie drugoplanowe czy epizodyczne. Tam jest mnóstwo takich przypadków, w których ktoś, kto wydaje się odrażającym typem, jakąś osobą bardzo niesympatyczną, w efekcie tego filmu, znaczy wraz z rozwojem akcji tego filmu, zmienia się. Okazuje się zupełnie innym, tak? Więc to jest bardzo fajne. Aktorsko jest bardzo dobrze, chociaż jak już tu wspomniałem o tych siostrach, jest pani Gorol i pani Malikowska, mam takie wrażenie, że jakby je zamienić miejscami, to lepiej by się chyba z tego zadania wywiązała ta druga siostra, której jest znacznie mniej w Siubuku, czyli pani Malikowska. Ale nie mam się do czego przyczepić. Może poza wyjątkiem charakteryzacji, no bo jednak to jest no od lat, końca lat 80., czy tam początku 90., przez 18-19 lat mniej więcej, jak się toczy. Więc tam ta główna bohaterka, no trochę mało się zmienia, no ale no nie to jest najważniejsze. Być może kilku wątków pobocznych można się by było pozbyć. Może rzeczywiście, chociaż powiem szczerze, w pewnym momencie powraca wątek ojca tego chłopaka, tytułowego bohatera tego filmu, no zdradzę, o co tutaj chodzi z tym tytułem. Powraca wątek ojca i szczerze mówiąc nie rozumiałem do końca, po co to jest, ale zakończenie rzeczywiście pokazało, że to było przemyślane i to miało sens. I uważam w ogóle, że bardzo dużym plusem tego filmu jest jego zakończenie. Dlatego, że polskie kino się chyba boi zakończeń otwartych. To jest zdecydowanie zakończenie otwarte w najlepszym tego słowa znaczeniu, które daje kilka możliwości interpretacji, chociaż no, biorąc pod uwagę cały film, raczej nam się tutaj jedna nasuwa, aczkolwiek to, co zrobi bohater drugoplanowy, no my też nie wiemy tego, tak? Ale jest rzeczywiście, cześć, pozdrawiam. Jest bardzo ciekawe. Więc ja ten film gorąco polecam. Siubuk, bardzo dobry film, taki gorzko-słodki. Swoją drogą tam chyba, nie pamiętam, kto taką epizodyczną rolę gra, nie wiem, czy to nie Augustyniak, tego dyrektora szkoły, też bardzo, bardzo fajnie wypada, mimo że tam w paru tylko miejscach się pojawia, ale to też jest dobrze dobrany aktor do takiej drobnostki, do takiego epizodziku. Z taką swoją dość no może ładną, ale niepokojącą twarzą, nie? Więc to też jest, no to też trzeba tutaj oddać twórcom. Całkiem ładne zdjęcia, chociaż one nie są może jakoś tutaj wybitne, ale podoba mi się to, że polskie kino bardzo często sięga po nasycone kolory, czego mi często brakuje w kinie amerykańskim. Tutaj to jest widoczne i bardzo przyjemnie się to ogląda. Więc to tak. I tak jak mówię, droga prawico, drodzy konserwatyści, obejrzyjcie ten film i nauczcie się, jak się powinno robić filmy pro-life, bo tak się powinno robić, a nie tak, jak wy to robicie. Mimo tego, że tak jak zaznaczyłem, być może nie to było intencją reżysera, bo to film jest dedykowany ogólnie wychowaniu matkom, tak, wychowującym dzieci, mierzącym się z problemami. Swoją drogą jeszcze taka anegdotka, bo to film też o takim starciu z systemem edukacji. Wyszedłem z filmu, wracałem z kina i sytuacja, w której kobieta z wózkiem wjeżdża do autobusu i prosi panią, która stała w wózku, żeby się odsunęła, no bo ona tam wózek musi przypiąć i słyszy w odpowiedzi, ale ja się nie odsunę, bo ja jestem nauczycielką i jestem tutaj z grupą dzieci. No. Więc idealna sytuacja prawie że jak z tego filmu. Natomiast później oglądałem Chleb i sól Damiana Kocura. Mam nadzieję, że nie mylę tutaj
imienia i nazwiska. To myślę, że to będzie mocny kandydat do głównej nagrody. No, też biorąc pod uwagę to, że film jest już doceniony w tym momencie w Europie, tak wiele się o nim mówi. Czy to jest dobry film? Tak, jest, zdecydowanie. To jest film świetnie zagrany, to jest film z ciekawą historią. No, myślę, że chyba mogę tyle powiedzieć. Odwołującą się do tych zajść, może nie zajść, ale do tej tragedii, która się wydarzyła w Ełku kilka lat temu, tam chyba bodajże przed Sylwestrem, to było tutaj akcja, się rozgrywa w wakacje. Ełk zresztą zmienia się w Strzelce Opolskie. No ale chodzi o jakieś małe miasteczko w Polsce i konflikt. Na jakim tle? No trudno powiedzieć, tak? Inny versus swoi, chyba tak by to należało określić. I to jest film, który jednak aspiruje do kina artystycznego. W sposób, jaki na przykład jest nakręcony, w jaki prowadzona jest kamera, w jaki prowadzeni są bohaterowie, bo to są głównie statyczne ujęcia, również z bardzo dobrymi, naprawdę z bardzo dobrymi zdjęciami. Statyczne ujęcia, bardzo długie, z rozmowami bohaterów, czasami gdzieś w tle na przykład, że my ich nie widzimy, albo widzimy tylko ich jakiś tutaj niewielki fragment. Ale mimo wszystko, mimo tego, że to ambicje i to ten film się jakby no tutaj w żaden sposób... Nie widzę żadnej nieudolności, no nie wiem, technicznej, aktorskiej. No wszystko jest tak, jak być powinno. Mimo wszystko ja zupełnie subiektywnie mówię, że wolę Siubuka. Z tej przyczyny, że nie bardzo rozumiem, jaki jest sens wplecenia w tę całą historię wątku LGBT. Znaczy, nie chcę znowu oskarżać reżysera o tutaj konformizm, to nie, to byłoby złe słowo, zdecydowanie, ale wiecie, to jest częste wśród twórców, jest coś na czasie, trzeba o tym mówić, tak? Wszyscy o tym mówią, więc ja też muszę. Ten film bez tej historii, bez tego wątku, moim zdaniem poradziłby sobie doskonale, a kto wie, czy może nawet nie lepiej, tak? Nie będę zdradzał, nie będę tutaj mówił, o co chodzi, bo to byłby za duży spoiler, ale to było jak dla mnie takie pójście trochę na łatwiznę. Pójście w taki wątek, że no tak, ktoś sobie tutaj nie radzi z własną orientacją, więc przykrywa ją takim albo takim zachowaniem. Tyle razy to widzieliśmy. Dziesiątki razy o tym słyszymy. No, nie, no bez przesady. Ten film bez tego wątku ukazywałby po prostu kogoś, kto obserwuje rzeczywistość, nie może się z nią pogodzić, z nierównościami ekonomicznymi, tak, chociażby, z tym, że są ludzie, którzy się nie wyrwą z miejsca, w którym żyją, a zdaniem bohatera być może powinni, tak. I samo to budzi w nim takie poczucie niesprawiedliwości, że gdzieś tam być może rodzi się jakaś agresja, która zostaje źle bardzo ukierunkowana. No. Tyle powiem, chociaż już bardzo dużo powiedziałem. Być może nawet wydawał mi się jeszcze trochę za długi. Powiedzmy, bym go nawet może 10-15 minut skrócił, ale to nie jest w żaden sposób jakiś tutaj zarzut. Jeszcze jedna rzecz w sumie mi się nasunęła. A ja te wszystkie filmy oglądam w kinie. I ciężko jest w kinie wyczuć ten problem z udźwiękowieniem polskich filmów. Pamiętam, jakim szokiem było dla mnie, jak obejrzałem Rewers Lankosza w telewizji. Wcześniej oglądałem go w kinie, to się oglądało bardzo dobrze, świetnie nawet. Obejrzałem go później w telewizji i nagle okazało się, że ja połowy rzeczy nie słyszę, mimo tego, że w kinie słyszałem. I tutaj mam też takie dziwne wrażenie, że coś być może będzie nie tak z dźwiękiem, jeżeli będziecie to oglądać w telewizji. Więc ja ogólnie ten film polecam. On jest bardzo dobry. Kto wie, czy to nie jest jeden z lepszych filmów na tym festiwalu. Znaczy obstawiam, że on prawdopodobnie może dostać główną nagrodę. Ale tak jak mówię,
Nie rozumiem. Nie rozumiem zupełnie dopisania tego. Znaczy, no wiadomo, o tym się mówi, tak? Wczoraj była taka krótka etiuda studencka przed filmem, tak? I tam się Agnieszka Holland wypowiada, że no tak mało się w Polsce porusza tych ważnych, istotnych tematów. Nie wiem, ja mam wrażenie, że w co drugim filmie one się pojawiają, przynajmniej te, które ona miała na myśli. Więc nie bardzo rozumiem, szczerze mówiąc, dopisanie tego do tej historii, która jest sama w sobie bardzo ciekawa, bardzo smutna i tragiczna i w zasadzie taka nie do końca oczywista, bo znaczy ja wiem, że będą recenzje, że to jest film o tych złych Polakach, Polakach ksenofobach i tak dalej, ale wiecie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że to ksenofobiczne środowisko, które tam jest ukazane, ono się nie składa tylko z Polaków. Tam są Cyganie na przykład. Nie? I oni są też, przynajmniej tak film sugeruje, i oni są też po stronie no, tych złych, powiedzmy. Zresztą ofiary też nie są w jakiś tam sposób jednoznaczne. Tak? To jest naprawdę... Tego bym się w ogóle nie czepiał. Uważam, że tutaj ta historia została odmalowana naprawdę w bardzo dobry sposób. Ale to był jeden grzybek w barszczu za dużo. No dobra, to tyle o chlebie i soli. Tak, jeżeli chodzi o oceny, Siubuk to jest dla mnie 9. No to jest film naprawdę tutaj, do którego ja się nie mogę w ogóle przyczepić. Praktycznie do niczego. No mówię, może niektóre wątki, może niektóre sceny. Jeżeli chodzi o chleb i sól, pod względem technicznym czy artystycznym też, absolutna byłaby 10, ale jeżeli chodzi już tutaj o samą historię, to jednak bym dał 8/10. Natomiast ostatni Broad Peak. Tak, jeżeli chodzi o Broad Peak, no to pewnie wy pewnie znacie tę historię, wiecie o czym jest film. Jeżeli ktoś nie wie, to powiem tylko, że o polskich himalaistach i film jest na faktach. Ja tej historii w ogóle nie znałem wcześniej. Tak jak mówiłem przy filmie Szumowskiej, nie znam się na górach. Nie potrafię ocenić, czy coś jest realistycznie ukazane, czy nierealistycznie, więc ja tego w ogóle nie będę brał pod uwagę. Ale jako laik ja zupełnie nie rozumiem, jaki był sens Broad Peaku. To znaczy, co było najważniejsze w historii, którą próbowali mi opowiedzieć scenarzysta, reżyser? Nie wiem. No, ten film, jak dla mnie, składa się z trzech części i każda z nich jest inna. Tylko one mi się nie kleją w ogóle. Pierwsza byłaby taką... Oj, ręka mi już zaczyna powoli drętwieć, muszę sobie uchwyt tutaj zmienić. Pierwsza byłaby taką opowieścią o starciu człowieka z naturą. Druga byłaby opowieścią psychologiczną o jakimś poczuciu klęski. A trzecia byłaby właśnie taka najbardziej TVN-owska. Tak? Czyli taka historyjka, uwierz w człowieczku, w siebie, będzie dobrze, uda ci się i tak dalej, i tak dalej. A potem mamy jeszcze napis. Ja nie będę mówił, co tam się pojawia na końcu. Tak jak mówię, jeśli ktoś wie, o co chodzi, no to pewnie się domyśli. Mamy napis, który tak, no nie wiem, co on miał zrobić. Zaszokować? Zamknąć całą tę historię? Dlaczego to zostało tylko napisane? Zresztą tam dużo jest takich momentów właśnie w tym filmie, gdzie po prostu coś tam się jest napisane na ekranie. Taki jakby komentarz od narratora. Nie bardzo ten zabieg do mnie trafia. Czy ten film jest dobrze zagrany? Też miałem wątpliwości. Tutaj bodajże Chop chyba w głównej roli. Nie wiem, na przykład głosem wiele razy wydawał mi się tutaj jakiś fałszywy w tej roli, że tak jak gra twarzą, tak jak gra sylwetką, to jakby tu wszystko było ok. No, w scenach górskich u himalaistów ciężko mówić o graniu twarzą, ale w tej historii, która jest pośrodku, już jak najbardziej, czemu nie? Natomiast jeżeli słyszałem jego głos, nie zawsze, miałem wrażenie, że jakby odczytywał, jakby deklamował coś, nie? Coś, czego wysłuchał wcześniej. Nie do końca to do mnie trafiło.
Natomiast są tutaj świetne zdjęcia. Zdecydowanie ten film się wyróżnia. No to w ogóle, słuchajcie, no naprawdę polskie kino ma szczęście do operatorów. To są rzeczy, które się po prostu pięknie ogląda i tyle. Jeśli miałbym jakąś ocenę tutaj w skali od 1 do 10, no to 6 na 10. Podobnie jak film Szumowskiej. Szumowską nawet chyba oceniłbym wyżej, gdyby nie ta spaprana totalnie końcówka, ale to są podobne filmy. Szumowska jest bardziej kameralna, o tak bym powiedział. Broad Peak jest taki na wielką skalę. Może to też temu filmowi trochę nie pomaga, trochę mu przeszkadza, że gdzieś tam ten dramat nam umyka. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale to jest takie 6 na 10. Wiecie, można będzie obejrzeć. Nie powiem, że nie, ale no nie jest to wielkie kino, zdecydowanie. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Myślę, że jutro pogadamy sobie trochę wcześniej. Tam, jeśli dobrze pamiętam, chyba około 18 jest ostatni film, więc jak się uda wrócić, może około 9. Będę tam też jeszcze starał się w mediach społecznościowych informować na bieżąco. Trzy filmy na pewno. Na pewno Apokawiksa Żuławskiego. Tu się nie nastawiam na nic, więc jeśli będzie rozczarowanie, to tylko pozytywne. Na pewno, jeśli dobrze pamiętam, Filip. I tutaj bardzo wielkie mam oczekiwania wobec tego filmu. Powiem szczerze, że w tym roku w Gdyni to jest chyba jedyny film, na który ja czekam od początku do końca. I co mi jeszcze zostało? Jeszcze jest coś trzeciego. No niech to będzie niespodzianką. Dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych filmów oglądaliście i czy wam się podobał, co myślicie. Śubuk, o ile dobrze pamiętam, bo to sprawdzałem, to gdzieś w grudniu dopiero do kin wchodzi. Broad Peak chyba już można oglądać na Netflixie, ale szczerze mówiąc nie wiem tego. Chleb i sól chyba też na razie festiwalowy i tak jak mówię, na razie obstawiałbym, że jury postawi na chleb i sól. Ja przy Siubuku się opieram, tak zupełnie po mojemu, opowiadam się. No dobra, to chyba będziemy już kończyć. Ja tylko przypominam, że w opisie filmu jest link do Patronite'a, więc jeśli ktoś by chciał mnie wesprzeć finansowo, to zapraszam. Można też oczywiście na YouTubie. Na YouTubie jest tam taki ładny przycisk wsparcia i tam chyba nawet można trochę mniej wpłacić. To był Graf Zero, vlog literacki. O książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.